Julia Wróblewska to 24-letnia polska aktorka, która rozpoczęła swoją karierę jako mała dziewczynka. Jednak za nią stoi trudna walka o zdrowie psychiczne, którą aktorka prowadzi. Kilka miesięcy po powrocie z ośrodka terapeutycznego, Julia stała się ofiarą złodzieja, który ukradł jej telefon w sklepie. Aktorka nie poczuła, że ktoś przeciął jej kieszenie, ale później udało jej się namierzyć złodzieja i całe zajście zostało zgłoszone na policję. Niestety, początkowo uważano, że telefon został po prostu zgubiony, a potencjalny znalazca miał 14 dni na zwrot zguby. Miesiąc później, aktorka otrzymała telefon z powrotem dzięki pomocy pracowników sklepu, którzy rozpoznali złodzieja i powiadomili policję. Julia bardzo cieszy się z odzyskania swojego telefonu i wyraża swoją wdzięczność dla osób, które przyczyniły się do zatrzymania złodzieja. W tym samym czasie, aktorka z łzami w oczach wspominała trudny pobyt w ośrodku terapeutycznym, w którym przebywała.